Oddział chirurgiczny Leszczyńskiego Szpitala ma nowego szefa. Kierownikiem oddziału został doktor nauk medycznych Paweł Baranowski. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zawiadamia, że w piątek 21 stycznia nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości przy ulicach Belgijskiej, Litewskiej, Norweskiej, Szwedzkiej i Duńskiej. Od współpracy samorządów wiele zależy, także pieniądze z nowej unijnej perspektywy na lata 2021-2027. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Leszna omawiano zasady współdziałania. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza rodziców i opiekunów na bezpłatny cykl spotkań pod hasłem Mama i Tata na zawsze. Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza na cykl spotkań tematycznych w czasie ferii zimowych. Lubisz pływać i chcesz wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Przyjdź w dniu wielkiego finału 30 stycznia na basen w Lesznie. Centrum Kultury w Śmiglu zaprasza na dwa koncerty Hej Kolenda oraz Teresy Werner.